Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem Paladyn. No, dawno nie byliśmy na Paladynie, na pewno tutaj coś w lochach ruszymy, przynajmniej mam taką nadzieję. No i tak, no dzisiaj może nawet ten 390 level wbijemy, a przynajmniej się postaramy. Jak sami widzicie, do 389 nam brakuje naprawdę malutko, także no on wleci na pewno, a zobaczymy jak to tam dalej pójdzie. No i na wstępie w sumie, na pewno was zaciekawił tytuł. Kto tam śledzi moją serię, ja w sumie też jestem zaskoczony, że w ogóle Zakreble mi odpowiedział, że ktoś tam mu dał znać, że coś takiego było. W sumie wiecie co, ja to sobie wejdę już do lochów. Tu samochód jechał, jak słyszeliście to sorki, ale jest taki dzisiaj ukrop, ja mam otwarte okno. Wejdziemy sobie do lochów, tutaj poczekajcie, 25% ma ten mag. Czy my go dzisiaj już nie pokonamy? No fajnie by było, ale nie wiadomo, no tutaj same krytyki by nam były potrzebne. No, jeszcze ten ostatni niestety nie krytyczny, ale coraz mniej mu tu zostaje, to już jest w ogóle ostatni portal, więc tak naprawdę no duża szansa jest na to, że jutro już ten portal zamkniemy w całości też na Paladynie. Dobra, wchodzimy do lochów, chyba na wstępie sobie wejdę do Tornada, tutaj poklikam. I tak, Zakreble mi ostatnio odpowiedział, kto tam śledzi odcinki z Berserka, to wie, że było coś takiego, że ja sobie założyłem, że wbiję pierwszy 400 poziom od Zakreble. Trudność w tym była taka, że Zakreble założył swoją postać w marcu i generalnie no miał tam pół roku przewagi, nie? Trudność po prostu polega na tym, że ja te pół roku musiałem nadrobić. I udało nam się to, wbiłem jako pierwszy ten 400 poziom, ale zauważcie, że ja jakby nigdzie nie dawałem tam w tytuły w Zakreble, tam nie wiem, w miniaturki i tak dalej. Challenge był głównie dla mnie, dla takiego mojego, można powiedzieć, własnego samozaparcia, żebym ten 400 level wbił. Ja też jakby nie robiłem czegoś takiego, że tam cisnąłem jakoś bardzo, tylko po prostu grałem tak, jakbym grał normalnie, nie? Tylko sobie coś takiego, wiecie, założyłem. Ktoś oglądał odcinki w całości, ten o tym wie, ale jakby z samych miniaturek czy tytułów nie dało się wywnioskować, że coś takiego robiłem. No i Zakreble ostatnio się do tego odniósł, jakby miał tam, powiedzmy, do mnie jakiś tam mały żal, nie? To było wszystko tam w ramach żartu, więc też tam, bo niektórzy w ogóle myśleli, że to jest jakaś spina, że coś, no nie, to nie jest żadna spina. Też się do tego odnoszę na filmie, bo mimo, że ja tam skomentowałem ten jego film, chyba tam mam prawie 100 łapek w górę, ten mój komentarz jest jako pierwszy pod tym filmem, to i tak ludzie do tej pory mi spamują pod filmami: ej, Zakreble cię wyzwał, ej, coś tam, odnieś się, wiecie. Więc no, po prostu nagram sobie oficjalny z tego właśnie, znaczy no, nagrywam oficjalną, można powiedzieć, odpowiedź. No i Zakreble tam odniósł się do tego, że po pierwsze ja powiedziałem, że regularna gra, moja regularna gra nadrobiła te jego pół roku, a on to chyba źle zrozumiał, bo on mi powiedział, że tam właśnie w filmie, że jakby on nie grał regularnie. No i ja to samo powiedziałem, ja wiem, że on nie grał regularnie, ja powiedziałem, że to ja grałem regularnie i że to właśnie moja regularna gra nadrobiła te jego pół roku. No a druga sprawa jest taka, że powiedział mi, że jak robię taki challenge, no to żebym go poinformował, nie? No i tak, no sprawa tu jest bardzo prosta. Jedyną opcją kontaktu to był komentarz pod jego filmem. On tych filmów nie wrzucał regularnie, więc jakby, i też jakbym napisał komentarz, to raczej by go nie zauważył, bo raczej z tego co widzę, tam Zakreble rzadko odpowiada na komentarze. Nie wiem, czy je czyta, czy nie czyta, w każdym razie odpowiada rzadko. Nie było do niego żadnej opcji kontaktu, bo mail, który ma podany na kanale, nie działał, bo próbowałem tam wysłać właśnie wiadomość, to było, że taki mail nie istnieje. W opisie też tam nic nie było, teraz widzę, że w ogóle Zaku zaczął wstawiać Discorda w opis, więc no na Discordzie się można tam w razie złapać, chociaż już tam chwilę coś tam pisaliśmy na Instagramie, więc w razie jakby co, no to mamy już, powiedzmy, jakiś kontakt. Tak więc, wracając do tematu, no nie było nawet jak, no oprócz właśnie komentarza pod filmem nie było jak go, powiedzmy, poinformować o tym challenge'u, a mówię, challenge był tylko i wyłącznie dla samego mnie, takie sobie coś ustaliłem. Challenge był tak naprawdę, ja o tym od razu mówiłem w swoich filmach, że challenge jest prywatny, nazwijmy to, że po prostu nikt nie wie o tym challenge'u, w sensie Zakreble po prostu nie wie o tym challenge'u. I tyle, tak? Więc jakby, no nie, szczerze mówiąc, nie uważam, że jakbyśmy ustalili, że kto pierwszy tam wbije 400, to Zaku by wbił ten 400 pierwszy, no bo jednak on tam bardzo dużo leveli, znaczy no dużo, z 2-3 levele, no to jednak na około 400 to jest sporo. Bardzo dużo leveli stracił właśnie z kalendarza, bo się nieregularnie logował,
i generalnie no uważam, że tak czy siak ja bym ten 400 wbił jako pierwszy, biorąc pod uwagę, że też mam lepsze statystyki na tym swoim berserku, więc też bym, można by powiedzieć, po prostu no jakieś tam więcej lochów pocisnął i tak dalej, nie? Także to na tym polega. Ale spoko, i teraz jakby to jest taka moja odpowiedź na te jego, nazwijmy to, zarzuty. Chociaż Zaklebe tam do mnie problemu żadnego nie ma, nawet w ogóle mi tam zrobił fajną reklamę, bo mnie wstawił, nie wiem, w tytuł, w miniaturkę, w opis w ogóle dał tam link do mojego kanału. Co prawda nie przyniosło mi to tam jakichś, nie wiadomo jakich korzyści, bo może z 10 osób mnie zasubskrybowało po tym filmie, ale wiadomo, zawsze coś. No i jakby Zaku mi rzucił też wyzwanie. Wyzwanie polegające na tym, że na nowym polskim serwerze, i tu od razu zaznaczam, nie wiem kiedy będzie nowy serwer, Zaku też nie wie, na nowym polskim serwerze rzucił mi właśnie takie wyzwanie, że kto pierwszy wbije setny level. No, tak jak mówię, no po prostu na polskim nowym serwerze, czyli to będzie S39, kto pierwszy ten setny level wbije. Tam czytałem komentarze, ludzie się wypowiadali, że setny level to za mało, że może więcej, że coś tam. Ale jakby na razie nie ma co gdybać. Szczegóły, można powiedzieć, co się tu w ogóle zwiesiło, teraz widzę. Szczegóły, można powiedzieć, takiego challenge'u dogadamy sobie już jak będzie w ogóle wiadomo, kiedy serwer startuje. No, dawaj dalej. Szczegóły tego challenge'u będzie wiadomo, będziemy dogadywać jakby, jak już się oficjalna data tego serwera pojawi. Na pewno też was o tych szczegółach poinformujemy. No bo nie oszukujmy się, no dobrze by było, jakbyśmy byli w jednej gildii. Znając życie, no to ja będę tworzył gildię na polskim serwerze standardowo, więc jakby no może Zaka do niej po prostu zaproszę i będziemy wtedy w tej samej. Oprócz tego no dobrze by było grać tą samą klasą postaci, bo jeżeli jeden z nas wybierze, załóżmy berserka, a druga osoba wybierze, nie wiem, jakiegoś paladyna czy wojownika, no to taki challenge jakby mija się z celem, więc najlepiej po prostu grać tą samą klasą postaci. Ale mówię, to jest wszystko do dogadania, nie ma co się napalać, oczywiście wyzwanie przyjmuję, to samo co tam napisałem u niego w komentarzu pod filmem, tego się trzymam jakby. I jakby no ten mój challenge, nazwijmy to, nie miał na celu tam, nie wiem, go ośmieszyć czy coś w tym stylu. Nawet nie wiedziałem, że on się o nim dowie, nie oszukujmy się, to raczej był challenge tylko i wyłącznie dla mnie i ewentualnie dla moich widzów, którzy regularnie oglądają filmy. Tak więc tak jak mówię, no wyzwanie przyjmuję, wszystko dogadamy, jak już będzie coś tam wiadomo o nowym serwerze. Na razie nie ma co się napalać, na razie nie ma co tam nie wiadomo czego robić. Podniecać się i tak dalej. Zakreble wstawił filmy i dosłownie po 2 minutach miałem już chyba z 10 powiadomień na Discordzie, tam mi pisali prywatne wiadomości i tak dalej. Ej, Zakreble cię wyzywa, ej, coś tam. Także no dziękuję za takie szybkie informacje. I też pozdrawiam Zakreble oczywiście. Fajnie, że jakby się do tego odniósł. Fajnie, że tam nagrał o tym film. No i zobaczymy, oczywiście zobaczymy jak to nam pójdzie na tym nowym serwerze. No i tyle, to jest taka moja jakby odpowiedź, chyba powiedziałem wszystko to co chciałem. Nagryłam też tam odpowiedź, tak jak mówię, po to, że ludzie nie umieją chyba czytać, nie widzą, że ja tam już wstawiłem komentarz, tylko dalej mi tam spamują i tak dalej, więc muszę się jako tako do tego odnieść. W ogóle zobaczcie, my tu już mamy prawie pełny ekwipunek, a w ogóle mi klaty nie lecą, dzisiaj wiedźmia chce klaty, no zaraz tu będziemy musieli czyścić, ale dobra, docisnę jeszcze to tornado, sporo go zrobiliśmy, wbiliśmy ponad pół poziomu, czy my jesteśmy, tu mi się w ogóle jakaś misja, walcz w lochach 5 razy, a tu mamy 4-głową hydrę, raczej do 5 głównie zbijemy, chociaż no może, ale nie, wydaje mi się, że nie, to już niech będzie, niech odbiorę tą misję, nie ma problemu. Dobra, próbujemy jeszcze to tornadko delikatnie docisnąć, zobaczymy jak nam to pójdzie. No a jeżeli nie, no to wejdziemy tam do jakichś innych lochów. No myślę, że ten 390 jest dzisiaj mimo wszystko osiągalny. Tam w ogóle mi jakiś miecz poleciał. Myślałem, że się będę w ten epik, w sensie w ten epik, za tydzień w epik przebierał, ale teraz zobaczyłem, że ja tutaj na 381 się przebierałem, więc jeszcze nie ma sensu, jeszcze poczekam sobie miesiąc. Co to jest? O, bardzo fajny rozrzucik. 42% runa, więc słabo. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ciebie? Plus 12. O, ty masz taki rozrzut średni, no to bardziej bym się skłaniał tobie to podmienić, aniżeli sobie. No, co jest? Cyk, ulepszymy razy 2 od razu. Gabinet magii, od razu ci tutaj zaczarujemy. Resztę mamy zaczarowaną, mamy, dobra. Możemy wracać do tego tornada. Rozgadałem się tutaj i tego tornada przeklikałem naprawdę bardzo dużo.
ale spoko, no jeszcze tutaj spróbujemy sobie może ze 100 grzybków na niego, to jest dół wulkanu, to jest wojownik, więc jakiś tam można powiedzieć, że blok, a jeżeli on nie padnie, no to jakoś tam przejdziemy do innych lochów. Zacząłem od tego tornada, bo wiedziałem po prostu, że ono będzie padało, a ja w tym czasie sobie na spokojnie wyjaśnię porozmawiam z wami na ten temat. No tak jak mówię, Zakreble się tam złapałem na Instagramie, Zakreble w ogóle też swoją drogą w komentarzach wyszedł z taką propozycją i w sumie cieszę się, że on z nią wyszedł, bo jak ja bym wyszedł z taką propozycją, to zaraz by było, że próbuję tam atencję zdobyć, mimo że tak jak mówię, no Zakreble mi zrobił praktycznie kompleksową reklamę, bo wstawił mój nick i wszystko gdzie się dało, a i tak tych subskrypcji mi tam przybyło z 10, bo generalnie no każdy, kto ogląda Zakreble, raczej mnie zna, niektórzy mnie oglądają, niektórzy po prostu wiedzą, kim jestem, ale mnie nie lubią i mnie nie oglądają. To jest jakby zrozumiałe. Tak więc no taka reklama wśród właśnie środowiska shakesowego raczej mi za wiele nie da. Dobra, fajnie, że on padł, ale tu widzę, że kolejny jest wojownik. Tak więc no, także fajnie, że on wyszedł z taką propozycją, żeby coś razem nagrać. I tutaj pytanie jest do was, tak naprawdę. Pytanie jest do was, możecie mi napisać w komentarzach, co fajnie by było, żeby nagrać. Ja jakby... jakby się, nie wiem, zgadamy wspólnie na coś, na jakąś tam serię czy coś, w sensie tutaj z widzami, z wami. Ja mam na przykład taki pomysł, żeby zrobić z Zakreble coś takiego, że ja oglądam tam jego filmy z Berserka dosyć często i w sensie ostatnio w sumie mniej, ale nie będę tutaj oszukiwał, ale generalnie oglądałem i jakby ja widzę, jakie on błędy mniej więcej popełnia i gdzie on tam traci i tak dalej, i tak dalej. Więc fajną by było, moim zdaniem, taka seria by była fajna, gdzie jakby z nim nagrywam jeden odcinek i mówię mu po prostu, co on powinien robić inaczej i tak dalej. Myślę, że widzowie też by, w sensie no, ja też nie chcę tu uchodzić za żadnego eksperta, ale widzowie na pewno też by myślę, że coś takiego pooglądali z przyjemnością. Poczekajcie, jak my tu stoimy, tu mamy jakiś jeden epik mi wypadł, mogę go w sumie do kibla wrzucić i go od razu sobie damy do rozmontowania. No i tak, no mam tyle tych itemów, a tutaj zobaczcie, że cały czas to wszystko mi pada, wszystko po 10 milionów, o tu jakieś rękawice za 2, to możemy rozmontować, tu też powiedzmy, że w miarę tanie, tu za 2,5, no to też, tu za 1,200. Dobra, co tutaj jeszcze? Tam za 2,5 widziałem. Dobra, czyli to sprzedajemy, okej, trochę się to w sumie ten pierścionek mogłem zostawić, no ale mniejsza z tym. Tak więc no, taki mam pomysł na odcinek i jeżeli byście chcieli, to napiszcie mi w komentarzach, albo jeżeli byście mieli jakieś inne tam, nie wiem, propozycje, to też piszcie właśnie w komentarzach i w razie czego postaram się tam zgadać z Zakreble i ewentualnie coś takiego nagrać, bo myślę, że to by było spoko. Tak jak mówię, no za eksperta się nie uważam, ale jednak no... jako że mam Berserka na właśnie podobnym poziomie, to jakby ja tam się dowiadywałem, jak go rozgrywać już na tym 400, żeby to szło dobrze, żeby to szło do przodu i tak dalej, więc powiedzmy jakąś tam wiedzę mam, a Zakreble widziałem, że często popełnia błędy takie dość proste, gdzie jakby to się kumuluje, no i on przez to zaczyna tam tracić, załóżmy, w expie, w goldzie i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj mu ewentualnie mogę pomóc, jeżeli by oczywiście chciał, no, że wyszedł z propozycją nagrania czegoś razem, no to wygląda na to, że chce po prostu. Dobra, zużyjmy tutaj jeszcze 80 grzybów, powiedzmy, do 3900. Dużo tego tornada pocisnęliśmy, zaraz tutaj ten 390 wbijemy. To jest po raz kolejny wojownik, tam było dwóch, potem jakoś się to rozluźniło, powiedzmy, że było mniej tych wojowników właśnie, jakoś to tornado szło, no ale teraz znowu widzicie, że wojownik. Miał być dzisiaj w ogóle łowca, miał być łowca i miało być dociskanie tornada, bo na tym łowcy się planuje tam przebrać za właśnie tydzień w epic. Aczkolwiek powiem wam, że ostatnio był właśnie odcinek łowcy z tornada i do tej pory wiedźma nie chciała praktycznie żadnych itemów, które ja miałem, które mi wtedy poleciały z tego tornada. No a że nie chcę tam tracić za bardzo golda i tak dalej, no to cały czas trzymam te itemy w ekwipunku, cały czas czekam, aż ta wiedźma będzie to chciała. No i co, no i przez to tak naprawdę stoję w miejscu, nie? No bo tam nie mogę tego tornada pchać, bo nie mam praktycznie miejsca w ekwipunku. Także no słaba sytuacja, no ale co zrobić. Golden Gampi, tutaj jest, to jest mag, no chyba jeszcze nie mamy podjazdu do niego, także nie ma co.
W ogóle tu zacząłem od strefy mroku, a może by trzeba zacząć od na przykład Hemoridoru. I tutaj zobaczcie, mamy wojownika 266 milionów HP, ale co chwilę mu schodzimy do jakichś takich niskich wartości, więc myślę, że on by był nawet do zrobienia, przynajmniej mam taką nadzieję. On by raczej nam dał 300 milionów da na pewno, czyli to raczej będzie level, jeżeli by padł. No ale zobaczcie, że nie chcę. Na początku takie bliskie próby, tam po 40 milionów. No a tutaj jakieś problemy zaczyna robić. Czy to jest w ogóle wojownik? Kto to jest? A czemu on zablokował Fireballa naszego? A, to nie będzie Paladyn? To wygląda na to, że to jest Paladyn w takim razie. No okej, no to jeżeli Paladyn, to jeszcze lepiej tak naprawdę. W teorii, bo nie ma żadnych tam bloków i tak dalej, no to jakimiś krytami powinniśmy go rozwalić. Ale czy to faktycznie pójdzie, no to pewności nie mam. No jeszcze tu poklikamy, tam 28 milionów. I tak, także no mówię, miałby dzisiaj ten łowca, no ale niestety łowca cały czas ma pełny ekwipunek i czeka, aż wiedźma, tam chyba hełmów mam wiele, hełmów mam chyba tam z 6 albo 7, większość kosztuje tam około 10 milionów, więc no wiadomo, czeka na tą wiedźmę, no bo jednak to jest dosyć sporo statystyk. Ale tego łowcę jeszcze nagram jakoś niedługo, jak tylko właśnie mi się ten miejsce w ekwipunku zwolni, bo z tego tornada jeszcze tam może nawet z 2 levele wyciśniemy, a dzięki temu jakby no lepsze itemki będą nam dropić w epik, więc przed kolejnym epikiem powinien jeszcze łowca się pojawić, może jeszcze jakiś berserk. W ogóle na berserku też widziałem, że już mi bronie dają bardzo dużo, bo tam po około 40 średnich, ale chyba jeszcze się wstrzymam z tym berserkiem, jeżeli chodzi o przebieranie w ten weekend epicki, a poczekam jeszcze z miesiąc. Do tego miesiąca jeszcze ta powinienem wbić w sumie to nie wiem ile, z 2-3 poziomy powiedzmy, no to zawsze będzie lepiej, dopiero wtedy się przebierzemy i będzie git po prostu. I co tam jeszcze jest? No i wojownik standardowo, no to wojownik cały czas tam ciśnie. Wojownikiem to ja gram non-stop, można powiedzieć prywatnie, więc jakby no ten wojownik cały czas tam idzie do przodu, także nawet nie masz czego nagrywać, no bo on jest jednak mimo wszystko non stop tam dociskany, co tylko mogę. No ale oczywiście takie filmy podsumowujące, co tam się na tym wojowniku dzieje, będą od czasu do czasu wskakiwać. Dobra, no te 30 grzybów jeszcze na niego i lecimy dalej, bo tutaj zobaczcie, z tych 266 milionów co chwilę jakieś 50-40 i tak dalej, a 4 miliony, no nie, no to była taka bliska próba. A zobaczcie, że on paść nie chce. No jeszcze nie jest jego pora. Jeszcze się tu musimy troszeczkę wzmocnić. Okej, mamy 80 milionów swoją drogą. Już tutaj się zbliżamy, zobaczcie. Dzisiaj po awce pewnie będzie 30 tysięcy siły na Paladynie wbite. Już prawie 6100 w podstawie, 3,5 HP. Dla porównania tutaj możemy się porównać. I demonko ma tylko 5750. Czyli traci do nas 350 prawie siły w podstawie, więc no to jest bardzo dużo. A swego czasu byliśmy tam na różnicy około, nie wiem, 30-40, więc nie wiem, gdzie on to zaczął tracić. No ale traci i to dosyć sporo. Tu widzę, że w HP trochę dał w sumie. No to w to HP na pewno mu tam troszkę golda poszło. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że siła na ten moment jest jeszcze bardziej opłacalna. No ale okej, lecimy dalej. Mamy przyjemniaczą tęczniątko. I to jest zwiadowca. No i ten zwiadowca, kurde, czy on by nie był do zrobienia. Pamiętam, że na berserku chyba właśnie na około 380 poziomie on padł. No tam 11 milionów było, 39. No on co chwilę jest niski ma poziom HP, niski poziom zdrowia, więc raczej mi się wydaje, że byłby do zrobienia, nie oszukujmy się. Ale kurde, czy aby na pewno? Dokładnie, mamy to, zrobiony został, 270 milionów, możemy obejrzeć tą walkę, cyk, zobaczymy, no tutaj Fireball 21 milionów, no to Fireball za wiele nie zrobił, nie oszukujmy się, no ale on tutaj generalnie chodziło o to, żeby zrobił jak najmniej uników, żeby te obrażenia w niego wchodziły, no i wtedy to jest bez problemu wygrana dla nas. Ale fajnie, że padło. Ostatni w tej szkole magii to jest bodajże mag. I jest w sumie duża szansa, że tego maga zrobimy dzisiaj. Zobaczcie, że 19 na 20, 19 przeciwnik jeszcze nam nie dał 300 milionów, tylko 270. Bo jak pewnie wiecie, wszystkie potwory powyżej 400 poziomu dają właśnie 300 milionów, a wszystkie, które są jakby mniejsze, no to dają tego expa mniej, które mają mniejszy poziom po prostu. Dobra, tu mi jakieś wyleciały wąsy, ale to 10 milionów, kurde, drogie to wszystko jak cholera. Okej, i mamy, sami wiecie kto, poziom 400. Więc no, z nim nie było dużego problemu. Także szkoła zamknięta, super. I za niego już dostaliśmy 300 milionów.
Nie wiem, czy tam był jeden, chyba po jednym grzybie on padł, tak? Tak? Czy mogę się mylić? Już nawet nie wiem. Nie jestem pewien, no ale okej. Dobra, cyk. No i na koniec mocny krytyk, 64 miliony, ale spoko, padł, dostaliśmy pierścionek też za 10 milionów i dobra, szkoła zamknięta, także tak naprawdę super. Mamy górę Olimp Ares, no to on jest jeszcze nie do zrobienia, tak mi się wydaje. Chyba jego to nawet niedawno na Berserku robiliśmy, więc tym bardziej nie ma podjazdu. Kto jest tutaj? Tutaj jest wojownik, czteroręki Peter, 72 tysiące siły. No tak pół mu przeważnie schodzimy, ale więcej nie. Aha, my mu pół mu schodzimy, bo mu Fireball tyle bije, a tak generalnie to my tutaj w niego za dużych obrażeń nie bijemy, więc dobra, więc nie ma co, chyba raczej jeszcze go nie jesteśmy w stanie zrobić. Co my tutaj mamy jako kolejnego? Nordyckich bogów, wąż Midgardu, no i okej, on padł dosyć szybko, możemy sobie to obejrzeć. No tak jak mówię, no tego paladyna długo żeśmy nie ruszali, no i sami zobaczcie, że trochę mam w ogóle zatkany nos, jakby to było słychać, to sorki. Tego paladyna długo nie ruszaliśmy i sami zobaczcie, że bardzo szybko te lożki padają mimo wszystko. 391, czy byłby możliwy? No wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj cyk, jakieś mocne krytyki i padło za 300 milionów, także jak najbardziej jesteśmy usatysfakcjonowani i lecimy dalej. Nordyccy bogowie, Fenrir to jest Berserk, o ile dobrze pamiętam, no i też z 235 milionów mu co chwilę zostaje bardzo malutko, więc wydaje mi się, że on jest do zrobienia, dokładnie, i kolejne 300 milionów za darmo praktycznie, tak więc zobaczcie jak to ładnie tutaj nam idzie. Obejrzymy sobie tą walkę, no Firebolt zrobił bardzo dużo, nie bijemy mu tu za wiele, ale on też w sumie nam nie bije zbyt dużo. No, te berki w lochach to tych serii wcale takich mocnych, takich bardziej długich niż te zwykłe nie robią. O, teraz nawet 3 ciosy z rzędu, tak więc nieźle, teraz znowu 2, no ale okej, no w sumie blisko, taka close próba, ale dosyć łatwo. I dostaliśmy jakąś klatę do kociołka, prawie 10 milionów, więc jak najbardziej spoko. Czy my mamy jeszcze jakąś klatę? Nie mamy, z tego co widzę, okej. No i dobra, i teraz mamy Surtra. Surtr to jest wojownik, chociaż nie, Surtr to jest chyba Berserk, o ile ja dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie Berserk, ale on tutaj, no dokładnie, bo czasem tam uderzy razy dwa. Ale jego chyba jeszcze nie jesteśmy w stanie zrobić, tak mi się wydaje. Tak jak mówię, no ostatnio go na Berserku robiłem, no a wiadomo, lochy Berserkiem a Paladynem to jednak jest różnica. No tak poniżej stówki mu nie schodzimy z tym HP, więc nie ma co. Dobra, próbujemy Esterosik. Esterosik, mamy obrońcę. Obrońca 490 poziom, to jest 19 na 20, no i czy ten Esteros by padł? Kurde, no może 177 milionów, także HP wcale nie ma jakoś bardzo dużo. Ale on tutaj nas, o tam jaka bliska próba, ale on tutaj ma siły dużo i przez to mu pewnie bijemy niezbyt wiele, ale znowu taka bliska próba, kurde, on jest do zrobienia, no dawaj. Jeżeli jego byśmy zrobili, to może i tego zwiadowcę ostatniego, może byśmy ten Esteros też zamknęli. No zobaczcie, Zakreble zaraz tutaj wrzucę do tytułu i od razu jaki progres duży, 1 600 000, no nie, to już jest dosyć duży pech. Ale dobra, ale klikamy, bo on tutaj to już jest w sumie ostatni loch w świetle, jaki możemy zahaczyć, powiedzmy. Ale on tutaj jest raczej do zrobienia bez większych problemów. Dokładnie, padł, super. I dostaliśmy też jakiś epik przy okazji, zobaczmy sobie tą walkę. 27 milionów z Firebola. No i zobaczymy jak to tutaj wyglądało. 24 minuty prawie nagrania już z tego co widzę. No i dobra, no tutaj krytyki mocne, no co mogliśmy innego tutaj oczekiwać, głównie krytyków, wiadomo. No i zobaczcie, 452 tysiące HP nam zostało, a tutaj jemu jakiś mocny kryt na koniec, minus 13,5 miliona i pokonany, plus 11, czyli sami widzicie, że te epiki jeszcze nie są wcale jakieś wybitnie mocne. No i dobra, i próbujemy to zamknąć, mamy niepalną, niepalna to jest zwiadowca, dwa, o zobaczcie. Zobaczcie jak to szybko zeszło, w ogóle przecież my z tą niepalną na Berserku się tak długo męczyliśmy, a tutaj sami widzicie, że po prostu pogrom. Dobra, niepalna, cyk, oglądamy tą walkę, no ile tam, 5 grzybów było potrzeba, to naprawdę niewiele.
To jest zwiadowca, więc no raczej Berserk tutaj z nią ma dosyć łatwo sobie poradzić, no ale sami zobaczcie, że to poszło w sumie bardzo super. 39 prawie milionów krytyk, jeszcze unik, znowu 723, dobrze, tysiące, no i pokonana, 300 milionów znowu na naszym koncie, znowu jakiś pierścionek, punkty życia 10%, w ogóle po tej ostatniej aktualizacji, gdzie tam było z tymi runami właśnie jakiś tam balans, osoby, które mają same platyny tutaj na arenie, tak im się zwiększyło wydobycie run, że ja jakby, jeżeli tutaj chodzi o te powiedzmy wartości, czyli te, brakuje mi teraz słowa, nie wiem jak to nazwać, jednostki, które się jakby zwiększają tam, jak uzbieramy powiedzmy milion, no to jest kolejna jednostka na Berserku, chyba w ciągu od ostatniej aktualizacji mi wskoczyło, nie wiem, z 4 albo 5 jednostek, także no to jest chore, tak? Teraz zwiększyło się to wydobycie run, ale z tego co ludzie piszą, głównie to działa właśnie na osoby, które mają platyny założone na, w sensie no, platyny wykupione, więc głównie właśnie z tych platyn to wydobycie się tak zwiększyło, że na Berserku już mam taką ilość run, że mam szansę już na wydobywanie itemów z maksymalną ilością run, czyli na przykład w jednym itemie mogę mieć 10 PD, mogę mieć 5 ulepszoną jakość przedmiotu w jednym itemku, nie wiem, tam 50% golda w jednym itemku i tak dalej, więc no naprawdę zostało to bardzo zboostowane i teraz wydaje mi się właśnie po tym buście, że lepiej zamiast kupować skipy 7-dniowe zamiast ulepszeń, to lepiej właśnie dążyć do tego, żeby jak najszybciej ulepszyć tą arenę w platyny, bo teraz to naprawdę daje bardzo dużo i daje to o wiele więcej aniżeli te skipy, także no kto tak robił przed, jakby można powiedzieć, że przewidział i dzięki temu ma teraz lepiej, no ja niestety wolałem kupować skipy aniżeli ulepszenia, no i teraz cierpię, no ale staram się to nadrabiać. Głównie tu mówię o łowcy i o, głównie w sumie o wojowniku, bo na łowcy to już mi tam brakuje tylko dwa ulepszenia do platynki, no ale na wojowniku jednak troszeczkę przez to straciłem. Dobra, tutaj w ogóle mamy pupila do złapania, Posejdonga już będziemy mogli złapać, więc super, kolejny buścik do statystyk, jeżeli chodzi o właśnie siłę, natomiast no najpierw tego żółwia dokarmię na spokojnie i dopiero potem się zajmę tym Posejdongiem. Więc tak to będzie wyglądać. Dobra, jeżeli chodzi o światło, to chyba tyle. Mamy tu już prawie pół godzinki, więc teraz na szybko sobie przelecimy tutaj jeszcze mrok. O, dostaliśmy osiągnięcie, ukończę Steros, loch 14. Na szybko sobie ten mrok przeklikamy. Tak powiedzmy po 100 grzybków na przeciwnika. Zobaczymy, w sensie na tych przeciwników, którzy są faktycznie w zasięgu. Tutaj ich popróbujemy porobić. Smoluma mamy. No ten Smolum jest do zrobienia, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest zwiadowca, więc tutaj no Kunegunda musi zadziałać, ale my też się w niego podejrzewam, że dosyć spoko wbijamy. Tutaj sobie, tak jak mówię, no na szybko ten mrok przeklikamy i będziemy kończyć, no chyba dzisiaj progres jest zadowalający, wbiliśmy ponad dwa poziomy tak naprawdę, więc no jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No i co mogę więcej powiedzieć, no Paladyn troszeczkę odstał swoje, no i sami widzicie jak to teraz fenomenalnie poszło właśnie z tym Paladynem i jaki tutaj ogromny progres zrobiliśmy. Coś się znowu tu zacięło, no niestety, coś mam, powiem wam, nagrywam to dosyć wcześnie i coś mam tak z rana zawsze problem, że mi ten shake się tak potrafi zmulić. Możemy sobie wejść jeszcze w salę chwały, no tutaj jak widzicie przewaga jest dosyć duża, nie oszukujmy się. Dobra, gdzie ja chciałem wejść tutaj, no i próbujemy dalej, do 3200 spróbujemy, na pewno jakbyśmy poklikali dłużej to on jest do zrobienia, raczej bez problemów, ale nie będziemy tego robić w tym momencie, bo nie ma to sensu, też nam to nie da nie wiadomo ile expa. Levela już na pewno nie wbijemy tak czy siak, więc no jakby nie ma co się zażynać, powiedzmy. Dobra, cyk, ten nie jest do zrobienia, karuzela z idolami nie ma opcji, Góra Olimp nawet nie próbuje. Ten kapelusz chyba też jeszcze nie, chociaż tam pierwsza próba było 100 milionów, ale wydaje mi się, że jeszcze nie ma co klikać. 13 piętro, ten piekielny Peter, poczekajcie, to jest piekielny Peter, a ten tutaj jaki był? Czteroręki Peter, okej, to ja się pomyliłem w takim razie, chyba tam źle powiedziałem na początku. Ale no to jest wojownik i chyba on też jeszcze zbytnio nas przepuścić nie chce z tego co widzimy, bo zobaczcie, że ma 302 miliony HP, no i mu tutaj nawet do połowy, no raz od czasu do czasu mu tam do połowy zejdziemy, ale generalnie więcej niż połowę mu nie zbijamy, więc nie ma co go klikać. Lecimy dalej, nordyccy bogowie, Walkiria, czy ona jest do zrobienia? Wydaje mi się, że powinna, ale nie jestem pewien.
Na Berserku ją zrobiliśmy dosyć łatwo, a tutaj no sami widzicie, że też nie bardzo. Więc dobra, no tej jeszcze nie ruszymy. No i Esteros. Kogo my tu mamy w Esterosie? Maga, no to tego maga, no na Berserku też on tam, z tego co pamiętam, zleciał. Ale tutaj, jak sami pewnie wiecie, no nie jest to wcale takie proste, jeżeli chodzi o Paladyna. Więc dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Czyściutkie lochy, prawie pół godziny lochu. Wydaliśmy chyba z 2000 grzybów. No ale jak widzicie, opłacało się. Progres jest dosyć duży. Już tu od ostatniego epika z 10 leveli, znaczy no, w sumie równe 10 leveli mamy. Jeszcze wbijemy pewnie z 5 przez kolejny miesiąc, tak średnio obstawiam. I wtedy będziemy się mogli spoko przebrać. Ja wam dziękuję za odcinek. Piszcie w komentarzach to, o co was tam prosiłem, jeżeli chodzi o ten odcinek za Kreble. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję. Wbiliśmy w ogóle wczoraj 6000, wczoraj tak naprawdę już tam koło północy, koło 23 chyba dokładnie. Także oczywiście bardzo wam za to dziękuję. Dziękowałem wam na Discordzie, dziękowałem wam na karcie społeczności. Także na Discorda was oczywiście zapraszam, link w opisie albo w przypiętym komentarzu. Zostawcie subskrypcję z dzwonem, kciuka w górę. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Postać sobie tutaj standardowo ogarnę samemu, bo nie będę was zanudzał. Wiem, że mimo wszystko lubicie najbardziej lochy, a i mi te lochy dzisiaj po prostu chciało mi się je klikać, bo wiedziałem, że tutaj dużo podziałamy. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!